Rozdział XVI. Więc śmierć. Gdy Deno przytomniał, pochylała się nad nim postać kobieca. Poznał Mary. Przy pomocy pańskiej elektrycznej lampki odnalazłam kontakt, bo i w tym korytarzu jest światło. Zrobiłam opatrunek. Jak mogłam? Detektyw zauważył, że zdjęto z niego marynarkę, ale wyobnażone ramię jest przewiązane z koszuli. Na którym widnieją duże, krwawe plamy. Opatrzyłam, jak mogłam, mówiła dalej. Na szczęście, zdaje się, tylko powierzchowna rana. A zemdlał pan, bo kiedy ona wystrzeliła po raz drugi, rzucił się pan gwałtownie w bok, uderzając skronią o kant żelaznych drzwi. To ocaliło życie, inaczej. Ja cały czas leżałem na podłodze, udając nieprzytomną. A Korski? Miast odpowiedzi, przytłumiony jęk wyrwał się z ust mańki. Cóż z korskim powtórzył niespokojnie. Zabity. Szepnęła cicho. Teraz dopiero spostrzegł, że po jej policzkach spływają duże łzy. Odwróciwszy się od niego, postąpiła o parę kroków i zasłaniając twarz rękoma, załkała spazmatycznie. Den z trudem powstał z podłogi. Ranne ramię dokuczało porządnie. Spojrzał na szarzącą się w półmroku bezkształtną masę, która tak niedawno jeszcze była młodym, pełnym życia człowiekiem. Smutek wielki odbił się na obliczu detektywa. Tymczasem Mańka przyklękła przy zwłokach i uniósłszy jedną z zimnych i nieruchomych rąk do swych ust, wśród łukań wymówiła: Stachu, mój biedny Stachu, przebacz mi, przebacz jak ja cierpię. Zła byłam, zła, podła. Na twoją miłość nie odpowiedziałam miłością. A tyś zginął przeze mnie. Przeze mnie cię wciągnięto w tę zasadzkę. Ach, co bym dała za to, bym miast ciebie śmierć ponieść. Den, na którym zarówno tragiczna śmierć towarzysza z lat dziecinnych, jako też niekłamany ból dziewczyny uczyniły wrażenie wielkie. Poczuł, że również i jego oczy poczyna przesłaniać jakowaś wilgotna mgła. Niestety, podszedł do żelaznych drzwi i poruszył je lekko. Tak, nie zawiodły go przypuszczenia. Pan Nomary, rzekł, nasz przyjaciel padł pierwszy. My wnet podążymy za nim. Rozpacz dziewczyny była taka, iż nie dosłyszała ona nawet tych słów. Grozi nam niechybna śmierć. Powtórzył z naciskiem. Może już za minut parę. Podniosła nań oczy, jakby jeszcze nie rozumiejąc, o co detektywowi chodzi. Zginiemy pod gruzami, dodał. Pod gruzami? Proszę uważnie posłuchać, mówił den, chcąc ją uświadomić całkowicie. Znalazłszy się przypadkiem w tej wili i uwolniwszy Korskiego, który również był tu uwięziony. Razem z nim spieszyłem, aby panią oswobodzić. Plan ułożyłem wcale niezły i zdawało mi się, że nie tylko uda mi się panią uwolnić, ale i pochwycimy Doriałowicza. Rachuby zawiodły. Bo sądziliśmy, iż ta jego wspólniczka, zaiste szatańska kobieta, znajduje się w korytarzu, podczas gdy ona okrążywszy nas zręcznie, zaatakowała od tyłu. Później nie opłacało im się nawet nas dobijać. Ach, zaczynamy pojmować. Zresztą domyślałam się i wcześniej. Powstawszy z kolan i teraz oparta o ścianę, z wyrazem biernego zrezygnowania, patrzyła na detektywa. Dalej tłumaczył Doriałowicz wraz z swą towarzyszką, która panią tak podeszła, jako rzekoma Weleszowa, wykorzystali już dostatecznie dla swoich zbrodniczych przedsięwzięć podziemne paistewko w którym się obecnie znajdujemy. Pragnąc uciec i zatuszować ślady, dziś chcą wszystko wysadzić w powietrze. Panią początkowo miano oszczędzić. Okłamywał ją Doriałowicz do końca, symulując, iż oboje zostaliście wciągnięci w pułapkę, w samej rzeczy zaś zamierzając przy pani pomocy bezpiecznie wywieźć skradzioną biżuterię. To tak było, wyrwał jej się okrzyk a posłyszana wiadomość wytrąciła ją z poprzedniej apatii, bandyta. Dlatego sprowadził mnie do wili pod pozorem małżeństwa, obiecywał, że podaruje wile. później twierdził, że sam wpadł w zasadzkę, a wreszcie niby to pomagał do ucieczki. Co za przewrotność! Aż mi się w głowie mięsza. Gdyby więc nieprzypadkowe zdemaskowanie ich planów przeze mnie, wywiozłaby Pani zapewne kosztowności Welesza za granicę, sama nawet nie wiedząc o tem. Tam postaraliby się jej pozbyć, może nawet uśmiercić. Chyba wszystko jest jasne. Najzupełniej. Skoro jednak projekt zawiódł i na nic już im osoba Pani przydatna być nie może, należy się z nami prędko załatwić. Lada chwila założona zostanie miną i podziemia wylecą w powietrze. Po cóż mieli dobijać, skoro zgniemy pod gruzami? Na twarzy Mańki odbił się lęk. Choć wiedziała, że ich położenie jest nadzwyczaj poważne, nie wierzyła jeszcze, iż jest równie okropne. Detektyw odbierał jej ostatnią nadzieję. Lęk ten przytłumił nawet na chwilę ból, spowodowany śmiercią Korskiego. Nie ma żadnego sposobu wydostania się stąd, zapytała. Żadnego. Nie wyłamie żelaznych drzwi. I żadnego ratunku? Detektyw przecząco potrząsał głową. A czy to prędko nastąpi? Bo ja wiem. Może za pięć minut, może za dziesięć. W każdym razie niedługo. Zaległa cisza nagle wielka bojaźń targnęła sercem Mańki. Boże, tak młodo mam umierać, zabrzmiał pełny rozpaczy okrzyk. Wnet jednak jej myśli pobiegły w innym kierunku. Och, jak słusznie została mu karana, mówiła już prawie spokojnie. Jak słusznie. Wszak ostrzegał mnie pan kiedyś, pan jeden, że najlepsze życie uczciwe. Pragnęłam złota, dostatku, zabawy, obawiałam się pracy. Dziś za to poniosę śmierć. Lecz jeśli mnie to spotyka, słusznie spotyka, bo wiele zgrzeszyłam, czemu inni giną przeze mnie? Przódy biedny Korski. Teraz pan znowu. Niechaj się pani uspokoi, panno Mary, odparł den, który w chwilach największego niebezpieczeństwa zachowywał zimną krew. Proszę nie rozpaczać. Zbłądziła pani wiele, ale może będzie to jej wybaczone, bo posiadała pani dobre serce i w gruncie była uczciwą kobietą. Co zaś się naszego losu tyczy? Za niego nie ponosi pani odpowiedzialności. Korski zginął, gdyż chciał ją ostrzec, ale zawsze groziło mu niebezpieczeństwo, skoro pracował u Doriałowicza. Nie byłby ten powód, byłby inny. Tem bardziej że podejrzewał on swego szefa od dawna, no i zapewne dyrektor miał go na oku. Jeśli o mnie chodzi, również nie należy się martwić. Pan nomary, taki już los detektywa, że nie jest pewny ani dnia, ani godziny i nie wie, kiedy go napotka niespodziewana śmierć. To prawo wojny. Słowa te przepojone głęboką filozofią nie wpłynęły kojąco na dziewczynę. Osunąwszy się w kącie na ziemię i ukrywszy twarz w dłoniach, załkała znowu boleśnie. Den przez czas jakiś spozierał na nią i rzekł byś ciepłe promienie zaigrały w jego stalowych, zazwyczaj patrzących zimnie i obojętnie, oczach. Wreszcie, jak gdyby nie zamierzając się rozczulać, zmarszczył się srodze. Później nadstawił ucha. Poprzez żelazne drzwi dobiegały odgłosy licznych kroków i pospiesznego krzątania. HM, mruknął, zaraz koniec zabawy. Zakładają minę. Kto ciekaw życia poza zagrobowego wnet się przekona, jak on się w rzeczy samej przedstawia.